Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zobaczcie, kto tu jest. Marcin, sklep, Cześć. Sofar sklep. Tu w ogóle dzisiaj przyjechał cały skład dwóch. Kurde, już słowa normalnie gubię. Dwóch speców od ustawiania, od przestawiania tego wszystkiego. Marketing, nawet prezes przyjechał. No bo Żyłka znowu odpier, no, że tak nie powiem, manianę. Będzie o tym film, pokażę wam, jakie mi cuda robił Sofar, jak się denerwowałem, bo takie coś podobne robił jak zwykle. I to chłopakom wysłałem, chłopaki przyjechali. Już wam powiem, cię zarąbałem. Ja podpinałem hitboxa i się pomyliłem fazami. Tu i tu. I cały czas się w te przewody patrzyłem i nie wiem jak to zrobiłem, pomyliłem się, chłopaki mówią zamienione, mówię niemożliwe. Wziąłem film poprzedni, popatrzyłem, jest ok. Temat jest taki, że teraz już wszystko działa z bateryjki. 5 kWh baterie. Udało się chyba szarpnąć nawet dzisiaj 5,5 chyba, nie? 5,5 kWh, znaczy kilowata, nie? Udało się, słuchajcie, szarpnąć. Chłopaki tu ustawiają. Ich by tu nie było, jakbym się nie pierdzielnął w przewodach. Z drugiej strony i tak się zapowiadali z wizytą, ale chłopów o tych, o, nie musiał, nie trzeba by było gonić, bo oni mają rodzinę, mają swoje domy, a przez takiego tempaka jak ja, który kolorów nie rozróżnia, no musieli tu się przyjechać i gonić, no, ale to się pogłowili. No ale temat jest taki, że jednak ktoś nas robi wciula odnośnie cinta, nie? Odnośnie cinta robią nas wciula, bo są trzy instrukcje i każda instrukcja mówi co innego. Każda mówi co innego, tak jak mówiłem, z cinta jest poprawiona rozdzielnica, także jedna instrukcja mówi, że ma być od gridu, druga cinta mówi, że ma być od inwertera, trzecia mówi, jeszcze ma być z której strony i no niestety, musi być licznik cint. Odwrotnie niż logika na to wskazuje, żeby Sofar pokazywał poprawnie. To no i niestety. Tak było też na przekładnikach, też takie głupoty pokazywało. Chłopaki są, oni się do mnie tukli 550 km. 6 godzin jechali, bo barana, który przewody pomieszał. Wiecie jak mi jest głupio przednik, jak się wyszło? Wiecie jak mi jest głupio? Ale kurde, ten co nic nie robi, to się chyba nie myli. Tylko i a powiem ci, ja już, no mówię ci, ja, mi teraz będzie głupio chyba do końca życia, że ich, bo prezes się mógł przejechać, ten menadżer, on też jest od tego, żeby jeździć, ludzi nagabywać, ale dwóch chłopaków, to jest taki jeszcze młody chłopak, których też męczyłem przez telefon trochę, bo nie działa, oni tu musieli z nimi jechać. No i ja jako robol były, to ja rozumiem, że czasem taki wyjazd nie jest na rękę, bo... Także chłopaki, no, dziękuję, że i przepraszam was serdecznie za to, że wyszło. Od tego jesteśmy. Kurde, w innych okolicznościach bym wolał się spotkać, a nie tak na siłę, kurde, z błędem, no ale no, życie, życie, także no, reszta się nie chce pokazać, główny, najlepszy z nich wszystkich, czy nie, nie wiem, tam, nieważne, każdy ma swoje roboty i ogarnia. Tyle, film z uruchomienia, z baterii, ze wszystkiego będzie osobny, z tego wszystkiego, z tymi moimi błędami, o! I może to będzie dobre, bo to będzie przestroga dla tych, co składają, sprawdzajcie to po 20 razy, bo będzie wam wtedy takie cuda pokazywało, jak mi będzie oddawało do sieci, pobierało inne rzeczy. Ja mam, zobaczcie, prosta rozdzielnica, tu wszystko jest na ręce, jak na ręce i się pomyliłem. A jak bierzemy w chałupie taką rozdzielnicę, to tam jest taki makaron, że to tam do wróżki tak naprawdę trzeba jeść, nie? Żyje, koleżanka żyje, działa. Bateria naładowana. Będą filmy z tego, to jak będzie uruchomione. Ogólnie z budowy jest film w trakcie. Muszę go skończyć już z dobrym akcentem, że mnie poratowali chłopaki. No i tyle. Także tym optymistycznym akcentem, że Sofar jednak nie zawiódł i sklep Sofar też nie zawiódł. Kurde, normalnie. Ja jestem pod wrażeniem bardzo wielkim, naprawdę, że no. Dalej takie maluczkiego, ja się uważam jako to, takiego tego maluczkiego, nie? Prosty chłopak normalny ze wsi, nie? Coś tam dubie, ściany, jak to mówi, nie otękowane, ale na ścianę chociaż fajne rzeczy wiszą. Żeby to nie pozasłanie. Dobra, bo cię ten, no takie trochę ciepłe, ale to tak delikatnie tylko. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, bo oni jeszcze muszą do domu wrócić, na hotel jakiś czy jeździ. I przepraszam. Sorry, moja wina, mówię jak jest, to... No mówię, tak ten co nic nie robi, to się nie myli. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Na razie. Cześć.